Dzień dobry. Dzisiaj temat małżeństwa zawierane są w niebie, albo małżeństwa są robione w niebie. W szóstym dniu stworzenia, jak czytamy w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, Bóg zobaczył, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. To dzieło stworzenia osiągnęło swój punkt kulminacyjny w uformowaniu człowieka z prochu ziemi, którego Bóg tchnął swoje własne tchnienie życia. W tym pierwszym rozdziale czytamy po prostu, że człowiek został stworzony na obraz Boga i że byli to mężczyzna i kobieta. Dopiero w drugim rozdziale poznajemy cudowne szczegóły wyjątkowej formacji człowieka, ale już w rozdziale pierwszym czytamy, że Bóg im błogosławił i przedstawił swój cel swoim stworzeniom. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i uzupełniajcie ziemię i ujarzmiajcie ją. Człowiek otrzymał również panowanie nad wszystkimi żywymi stworzeniami na lądzie, w morzu i w powietrzu. W Księdze Rodzaju 2 czytamy, jak Bóg ukształtował człowieka i jak przez boskie tchnienie otrzymane do jego nozdrzy stał się duszą żyjącą. Następnie w wersecie 18 czytamy o czymś, co nie było dobre. Nie było dobrze, powiedział Pan Bóg, aby człowiek był sam. Uczynił mu pomoc odpowiednią dla niego, pomocnik odpowiedni dla niego. Tak są te słowa zapisane. Adamowi pozwolono nazwać wszystkie ptaki i zwierzęta, ale dla niego nie było żadnego towarzysza. Wtedy Bóg sprawił, że Adam zapadł w głęboki sen, a z żebra wyjętego z jego boku stworzył Ewę, odpowiednią towarzyszkę dla mężczyzny. Nic dziwnego, że Adam mógł wykrzyknąć: to jest teraz kość z moich kości i ciało z mojego ciała, a ciało z mojego ciała. Na tej podstawie mamy rozwiniętą boską zasadę jeszcze przed urodzeniem dzieci. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i będą jednym ciałem. Słowa te są cytowane przez naszego błogosławionego Pana w odpowiedzi na pytanie uczniów o rozwód, jak również przez apostoła Pawła pod przewodnictwem Ducha Świętego w liście do Efezjan 5 rozdział, gdzie wskazano, że związek męża i żony typizuje Chrystusa i jego zgromadzenie. W odniesieniu do Adama i Ewy można zarzucić, że nie przeszli oni żadnej ceremonii cywilnej. Nie było jeszcze ludzkich praw, ale jest oczywiste, że Bóg uznał za konieczne, abyśmy mieli ten zapis o pierwszym małżeństwie. Zapewnienie partnera należało do Boga i nikt inny nie mógł tak adekwatnie zaspokoić tej potrzeby. Potwierdza to coś, w co wielu z nas nadal wierzy i jest ważne podkreślenia, że małżeństwa zawierane są w niebie. Być może dobrze byłoby przypomnieć sobie Boży zapis, że uczynił ich mężczyzną i kobietą. Wróg dusz, uznając, że zdrowe życie rodzinne jest tym, co Bóg zamierzył dla swoich stworzeń, od początku starał się podważyć związek mężczyzny i kobiety. Mają oni być wobec siebie komplementarni i zostali fizycznie i psychicznie ustrukturyzowani, aby tworzyć pełne i satysfakcjonujące partnerstwo. W społecznościach złożonych wyłącznie z mężczyzn lub kobiet zbyt często obserwujemy niezrównoważone podejście do życia, często prowadzące do chorobliwego i przesadnego pożądania płci przeciwnej. Dość wcześnie w historii ludzkości czytamy o zboczonych zachowaniach moralnych, wynikających często z braku rozpoznania właściwej własnej natury. Dzisiejsze ustawy o dyskryminacji w podobny sposób starają się zaprzeczyć temu, że z gruntu jesteśmy albo mężczyznami, albo kobietami i mamy różne zadania i funkcje. Nie jest to kwestia żadnej niższości kobiet. Jesteśmy inni. Jesteśmy inni. I ponieważ Bóg nas takimi uczynił, to tak po prostu jest. Jesteśmy inni i jesteśmy inne. Niektórzy mężczyźni żałują, że nie urodzili się kobietami, a niektóre kobiety żałują, że nie są mężczyznami. Ale mądrze jest widzieć, że Bóg uczynił nas takimi, jakimi jesteśmy, wiedząc,
jak najlepiej możemy wypełnić Jego cel tutaj na ziemi. W niebie bowiem nie ma mężczyzny ani kobiety. Często zwracano uwagę na to, jak kobieta pozwala, by jej serce wpływało na jej decyzje, podczas gdy mężczyzna częściej skłania się do pożądania i podążania za dyktatem swojego umysłu. Kobieta zazwyczaj ma większe oko do wyglądu, bardziej jest skierowana na to, jak wygląda, i może szybciej wykryć niespójność charakteru przez kobiecą intuicję, podczas gdy mężczyzna może czekać, aż usłyszy sprawę, zanim podejmie decyzję. Również w tym przypadku różnice te mogą się wzajemnie uzupełniać, zwłaszcza w obliczu różnorodnych problemów związanych z rodzicielstwem. Kiedy dochodzimy do 24 rozdziału Księgi Rodzaju, czytamy o słudze, który został wysłany przez Abrahama, aby znaleźć żonę dla jego syna. Zauważamy, że sługa uczynił ze swego zadania sprawę gorącej modlitwy i jak ta modlitwa została wysłuchana prawie natychmiast po jej wypowiedzeniu. Przedstawia on Rebece i jej rodzinie wszystko, co polecił mu jego pan. Mówi też, dlaczego udał się w tak długą podróż, zamiast wybrać narzeczoną dla syna swego pana bliżej miejsca zamieszkania Abrahama. W końcu sprawa zostaje postawiona przed samą Rebeką. Abraham przewidział ewentualną odmowę. Jeżeli kobieta nie będzie chciała pójść za tobą, wtedy zostaniesz oczyszczony z tej mojej przysięgi. Tak się złożyło, że młoda dama była pod takim wrażeniem tego wszystkiego, co sługa opowiedział o bogactwie swego pana i błogosławieństwie Bożym, że nie wahała się ani chwili. Pójdę. To znowu jest ważnym czynnikiem w szczęśliwym małżeństwie. Jeśli kobieta, młoda kobieta ma jakiekolwiek wątpliwości w swoim umyśle, mądrzej jest odłożyć decyzję do czasu, aż będzie pewna, że to jest Boży partner dla niej. A jeżeli wątpliwości się utrzymują, odmówić bycia zmuszoną do podjęcia decyzji, która może zrujnować jej życie, jak również życie jej przyszłego męża. W przypadku Rebeki nie było żadnych wątpliwości i czytamy, że Izaak kochał ją i był pocieszony po śmierci swojej matki. Kiedy dochodzimy do historii Jakuba, stajemy w obliczu innej sytuacji. Samowola i przebiegłe oszustwa, które charakteryzowały Jakuba, są dobrze znane. A kiedy po oszukaniu ojca i pozbawieniu brata błogosławieństwa przyszedł pracować dla swego wuja Labana, wydaje się, że spotkał się z równym sobie. Nie ma wątpliwości, że jeśli chodzi o Rachelę, była to miłość od pierwszego wejrzenia. Może to być początek szczęśliwego i satysfakcjonującego małżeństwa, ale nie zawsze. W tym przypadku Laban wziął prawo w swoje ręce i chociaż odbyła się odpowiednia ceremonia zaślubin według zwyczajów panujących w tej części świata, panna młoda została zawoalowana. A kiedy znaleźli się w zaciszu własnego namiotu, Jakub odkrył, że zamiast Racheli dostał Leę. To przebiegłe oszustwo ze strony Labana doprowadziło Jakuba do pogańskiej praktyki, która później stała się dość powszechna w Izraelu, posiadania więcej niż jednej żony. Nie było to oczywiście od początku zamiarem Boga, a w historii Jakuba widzimy, jakie problemy to powodowało. Pierwszym przypadkiem bigamii w Biblii jest sytuacja, w której Lamech, potomek Kaina, wziął dwie żony i uraczył je pikantnymi pieśniami o własnej przemocy. Chociaż bigamia lub poligamia nie jest nigdzie wyraźnie zabroniona w Piśmie Świętym, istnieje wiele wskazówek, że nie jest to tym, co Bóg zamierzał dla ludzkości. Szczególnie w Nowym Testamencie podkreśla się, że starszy lub nadzorca w zgromadzeniu musi być mężem jednej żony. W przepisach dotyczących mianowania króla w Izraelu jednym z postanowień było, że nie powinien on mnożyć żon. Przykazanie, którego nie dotrzymał nawet król Salomon.